Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia jest pan minister Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak się składa, że parlamentarzysta zdaje się, że z tego samego okręgu wyborczego, co pan poseł Stanisław Gawłowski. Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zatem od komentarza na temat wczorajszych informacji, które zresztą dzisiaj w mediach są bardzo mocno również komentowane, dotyczących Stanisława Gawłowskiego, podanych przez Radio Szczecin. Zaczniemy. Radio Szczecin wczoraj poinformowało, że w mieszkaniu należącym do państwa Gawłowskich działa agencja towarzyska. Było kilka oświadczeń żony pana posła Gawłowskiego, że to nieprawda, że ona nic nie wie i tak dalej, ale dzisiaj już jeden z portali przeprowadził wywiad z panią, która tam działa w tym mieszkaniu i ona mówi, że to nie żadna agencja towarzyska, tylko panie się zajmują tam sponsoringiem. Panie redaktor, na pewno sprawa powinna zostać wyjaśniona. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i organy, które wyjaśniają tego typu kwestie, powinny również wyjaśnić tą sprawę. No, ja powiem szczerze, czytając dzisiaj ten wywiad rano w jednym z portali, byłem zaszokowany, no bo... Mówimy o tej rozmowie z tą jedną z tych pań. No tak, ponieważ wczoraj mieliśmy... Także w mediach społecznościowych obserwowałem, jak wielu dziennikarzy broniło pana Gawłowskiego. Ja sam z dystansem podchodzę do wszystkich zarzutów, które są stawiane panu Gawłowskiemu. Jestem posłem z okręgu wyborczego pana posła Gawłowskiego i powiem szczerze, że ja mu życzę, żeby on się oczyścił z tych zarzutów, bo te zarzuty, które są stawiane, nawet te wczorajsze, to jest wstyd dla Pomorza Środkowego, to jest wstyd dla Koszalina, to jest wstyd dla mieszkańców regionu, że w tej chwili mówi się o tym regionie przez pryzmat posła, który od wielu kadencji był tam wybierany. I uważam, że dobrze by było dla także klasy politycznej, żeby politycy, bez względu na to, z jakiej partii są, oczyszczali się z takich zarzutów. Ale z drugiej strony, pani redaktor, wczoraj rzeczywiście wiele osób broniło pana posła Gawłowskiego, że to Radio Szczecin bez pardonowo atakuje, że media publiczne i tak dalej. Dziś się okazuje, że na jednym z portali jest informacja, że to był zwykły sponsoring, jak to mówi ta pani, a nie jakaś agencja towarzyska. To znaczy, domyślam się, że gdyby była sytuacja taka, że w podobnej sytuacji byłby poseł Prawa i Sprawiedliwości, to by było piekło od wczoraj rozpętane w mediach. Tymczasem dzisiaj jeden z portali pisze, że zwykły sponsoring. No szanowni państwo, no pójdźmy po rozum do głowy. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ja wcale nie feruję wyroków, ponieważ może była taka sytuacja, że pan poseł o niczym nie wiedział. Często się zdarza tak, że ktoś podpisuje umowę, wynajmuje mieszkanie i nie dogląda tego mieszkania, nie zajmuje się tym. Różnie bywa. Aczkolwiek uważam, że osoby pełniące funkcje publiczne powinny dołożyć wszelkiej staranności do tego, żeby wiedzieć, no, kto jednak wynajmuje u nich mieszkanie. Jeszcze tłumaczenie tego, że to jest po prostu, wie pani, no jak spojrzeć naszym mamom, siostrom w oczy, no, zwykły sponsoring, co to w ogóle jest? Jaki to jest poziom? To pokazuje degenerację trzeciej RP. To pokazuje, w jaki sposób, powiedzmy sobie, mówi się o pewnych rzeczach. No, dla mnie to jest język... Ja poproszę o komentarz do jeszcze jednej sprawy, bo przecież przypadek posła Gawłowskiego i jego aresztowanie dwukrotnie zatwierdzone przez sąd pierwszej i drugiej instancji stało się w pewnym sensie sprawą międzynarodową, bo jeden z eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej napisał list do Komisji Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, który mówił, że to jest uderzenie w demokrację, że to jest więzień polityczny. Lech Wałęsa mówi, że to jest kroczący terror, który to, co się dzieje wokół pana posła Gawłowskiego. No, jednak jest tak, że znaczna część partii opozycyjnych, nie wszystkie, ale znaczna część, przedstawia pana Gawłowskiego jako no, niemalże ofiarę politycznego terroru, czy po prostu więźnia politycznego. Znaczy... To pokazuje, że ci ludzie tylko i wyłącznie w takich kategoriach patrzą na świat, patrzą na życie. Oni uważają, że tak można robić, że mogły być takie sytuacje, że można kogoś zatrzymywać. Oni w ogóle dopuszczają takie sytuacje, że mogą być to sytuacje o charakterze politycznym. No i każdy z państwa niech sam sobie odpowie na pytanie. Mamy dwie instancje sądu, które zdecydowały o tym areszcie. Zresztą w drugiej instancji był to skład sądu losowany według nowych zasad. I ja mówię, ja życzę panu Gawłowskiemu, żeby się z tych zarzutów oczyścił, biorąc pod uwagę, że
dwa sądy, dwie instancje sądów zdecydowały o tym areszcie, to zapewne będzie musiał wiele zrobić, żeby tutaj swoją niewinność dowieść. Tak się domyślam, skoro dwie instancje sądów zdecydowały o areszcie, ale życzę mu, żeby się oczyścił z zarzutów, bo to jest hańba dla Koszalina, hańba dla Pomorza Środkowego, te zarzuty, które są stawiane dzisiaj. Zmieniamy temat, ale przy postulatach opozycji, czy jej wypowiedziach pozostajemy. Marsz Wolności przedwczoraj się odbył ulicami Warszawy. W Warszawie jednym z takich bardziej konkretnych postulatów, który tam był formułowany, była decentralizacja, rozumiana jako likwidacja urzędów wojewódzkich. Zdaje się, że to jest główne hasło kampanii samorządowej Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy i Nowoczesnej. Co pan myśli o tym pomyśle? Panie redaktor, no Platforma proponuje likwidację wielu instytucji, które jej się nie podobają, które wprowadzają państwo prawa, które dają szansę realizacji państwa prawa. Mówimy chociażby o CBA, ale także o IPN-ie, mówimy także o urzędach wojewódzkich. My od samego początku mówiliśmy, że urzędy, że trzeba wzmocnić pozycję wojewody, to znaczy pozycja państwa w regionie także musi być silna, że obywatel musi wiedzieć, że państwo działa na dole. Jest przecież wiele instytucji, które współpracują z wojewodą, jest cała ta administracja zespolona. No tak, ale wejdę w słowo, zespolona. Bo tutaj pojawia się argument właśnie opozycji, która mówi, że samorządy się sprawdziły, urzędy marszałkowskie świetnie działają, nie ma sensu dublować kompetencji, bo to tylko osłabia działanie. Dlatego ta decentralizacja to jest tak naprawdę przekazanie władzy lokalnym społecznościom generalnie coś dobrego. Pani redaktor, jest potrzebna administracja zespolona w terenie. To pokazują historie chociażby związane z funkcjonowaniem, ze współpracą tych wszystkich służb mundurowych, które ze sobą współpracują razem z instytucjami, z inspekcjami, które na wielu płaszczyznach funkcjonują, które sprawdzają i wspierają działania wojewody. Naprawdę likwidacja urzędów wojewódzkich to jest tak naprawdę likwidacja państwa polskiego tam w naszych małych ojczyznach i na to nie można pozwolić. To znaczy rząd musi mieć możliwość wsparcia, musi mieć możliwość działania w terenie. No, rząd to nie jest tylko Warszawa. No, my uważamy, że rząd powinien reagować na to wszystko, co się dzieje także w małych ojczyznach. A jeżeli chodzi o samorządy, w wielu kwestiach rzeczywiście samorządy, reforma samorządowa jest jedną z najbardziej udanych reform po 90 roku na tle w tych wszystkich nieudanych reform. Reforma samorządowa w wielu miejscach się sprawdziła, ale w wielu miejscach także mamy do czynienia z patologiami. No między innymi wojewodowie nadzorują. Za chwilę o tych patologiach również będziemy rozmawiać, ale chciałam pana zapytać o projekcie, który był zapowiadany razem z projektem obniżenia wynagrodzenia posłów. To stało się już faktem w zasadzie. Na kiedy w takim razie zapowiadane obniżenie wynagrodzeń samorządowców? Wobec tego jest bardzo stanowczy protest sił opozycyjnych. Pani redaktor, my rzeczywiście mówiliśmy o tym, że osoby, że jest taka potrzeba społeczna, żeby osoby pełniące funkcje publiczne obniżyć tym osobom wynagrodzenie. I mówimy, że jeżeli obniżamy wynagrodzenie sobie, jeżeli obniżamy wynagrodzenie posłom o 20%, to także to wynagrodzenie, jest propozycja obniżenia wynagrodzenia samorządowcom i także o 20% solidarnie. Mówimy o tym podstawowym wynagrodzeniu, ponieważ samorządowcy oprócz osoby pełniące funkcje wykonawcze w samorządzie, oprócz tego podstawowego wynagrodzenia mają wiele różnych dodatków. My mówimy o podstawowym wynagrodzeniu. A kiedy ta zmiana może wejść w życie? Kiedy zacznie być procedowana? Ona w tej chwili jest procedowana, ponieważ jest poprawka do rozporządzenia, które to reguluje. To jest rozporządzenie Rady Ministrów. Do dziś trwają konsultacje międzyresortowe. No i w każdej chwili może być już procedowana przez rząd po tych konsultacjach. Także konsultacje w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Ale to znaczy, że w tym tygodniu może również zacząć być procedowana na posiedzeniu Rady Ministrów? To już jest decyzja Rady Ministrów. Dobrze, pan wspomniał o tych patologiach w samorządzie.
Ja chciałam zapytać o te zadłużone samorządy. Pan ostatnio zajmuje się sprawą już słynnej, zdaje się, gminy Ostrowice w Polsce, właśnie w województwie zachodniopomorskim. Gmina jest zadłużona w stosunku do swoich dochodów na 437%, to znaczy te zadłużenie przekracza o tyle dochody. Czy zadłużenie gmin w Polsce to jest rzeczywiście poważny problem, czy to tutaj mamy do czynienia z jakimś ewenementem? Panie redaktor, zasadniczo zadłużenie jest problemem. Tu jest wyjątkowa kwestia, ponieważ to zadłużenie było przez lata rosło i było zaciągane w parabankach. To gminy zadłużają się w parabankach? Niestety zdarzają się też także takie patologie i my uważamy, że po prostu trzeba, państwo nie może być w tej kwestii teoretyczne. To znaczy mamy sytuację gminy, która jest najbardziej zadłużona w Polsce, gdzie dług w tej chwili rośnie lawinowo. No i uważamy, że państwo nie może bezbronnie stać i patrzeć na tą gminę i pozwolić, żeby ci mieszkańcy, zresztą na popegeerowskich terenach, w tej chwili nie mieli możliwości życia na miarę XXI wieku. Państwo powinno w takich sytuacjach, w ramach zasady pomocniczości, tym samorządom pomóc, wziąć sprawy w swoje ręce. I za czasów, to był wójt, który startował z Komitetu Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska za swoich rządów nic nie zrobiła, żeby tam cokolwiek zmienić. Dług rósł lawinowo. My w tej chwili doprowadzamy do tego, że gmina zostanie połączona z sąsiednimi gminami, które nie przejmą długu, ponieważ to by wprowadziło kolejny mechanizm długu w kolejnych gminach. Zwiększałby się, ale państwo zbada, wojewoda zachodniopomorski przy wsparciu prokuratorii generalnej sprawdzi wszystkie te umowy, jak one były podpisywane, czy były zgodnie z prawem, czy były przelewy i dług na siebie w tej kwestii bierze wojewoda zatem na rozstrzygnięcie tych kontroli. Bardzo dziękuję. Pan minister Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję, życzę państwu miłego dnia. Była to rozmowa dnia.